Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na taki oto makijaż przy użyciu najnowszej palety od Hourglass. To jest edycja świąteczna i ja dzisiaj przetestuję i zrobię dla Was taki oto makijaż przy użyciu. Oka, czyli palety Evil, jest to jedna z trzech palet, które były dostępne w tym roku. W zasadzie te palety wyprzedały się w jeden dzień. Udało mi się złowić oko, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Bardzo podoba mi się natomiast też Lotus, ponieważ jest mocno napigmentowany i wydaje mi się, że do opalonych skór będzie świetny na lato. Także on już też na mnie czeka i myślę, że po prostu będę używać jej w takim okresie bardziej letnim. Jeśli chodzi o samą paletę, składa się ona z sześciu produktów, jak zwykle. Mamy tutaj trzy róże, jeden rozświetlacz, puder oraz brązer. Także taka kompozycja sześciu produktów w mniejszych rozmiarach niż standardowe. Można sobie też potestować dzięki temu te produkty dauerglas, Glass, jeśli jeszcze ktoś ich nie zna. Ja tak jak już wspomniałam, kupuję je co roku z Sephora tym razem miło zaskoczyła, ponieważ paleta była odrobinę tańsza niż w ubiegłym roku. W zeszłym roku zapłaciłam 489 zł, natomiast cena regularna w tym roku to nie 489, a 459 zł. Także trzy dychy taniej. Ja z tych palet od Hourglass lubię przede wszystkim korzystać w makijażu, na klientkach, a także po teście. Te palety oczywiście też zamierzam włączyć właśnie do mojego kuferka, tym bardziej, że Meduza już mi się prawie skończyła i mam tam denko. Także dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się upolować tę paletę i jak Wam się na podoba? A tymczasem ja zapraszam Was dzisiaj na test tej palety, pokażę Wam wszystkie produkty na twarzy i przygotowałam dla Was również makijaż oczu, jaki od dawna mi się marzył. Oczywiście częściowo wykonany właśnie przez tę paletę, a częściowo przy użyciu innych produktów, taki wysmużony, podkreślający oko makijaż. Dawno mi się taki marzył, więc cieszę się, że przy okazji testowania tej palety właśnie miałam okazję, aby taki makijaż dla Was przygotować. cause you always pick me up Na twarzy mam tylko podkład, korektor i wykończone brwi. Ja lubię konturowanie na mokro, ale gdy testuję te palety, no to nie ma sensu robić konturowania na mokro. Jak widziałyście na słoczach, puder jest tak niewidoczny na mojej skórze, gdy go zesłacowałam, że aż jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na twarzy. Pudry z tych palet ja zawsze traktuję w ten sposób, że one są dla mnie takimi produktami wykończeniowymi. To nie jest puder, którym wiecie, ja osuszam sobie podkład, tylko raczej używam tych pudrów do takiego szlifowania. Twarzy na sam koniec. Jeśli chodzi o rozświetlacz, tutaj na słoczu widać, że jest bardzo, bardzo ciepły, ale podoba mi się, jak wygląda. Raczej jest to taki rozświetlacz, który nie ma jakiejś drobiny, tylko powinien dawać tafle. Jeśli chodzi o róż z górnego rzędu, to jak widzicie on jest w takim raczej chłodnym odcieniu, natomiast ten w środkow środkowy w dolnym rzędzie ma zdecydowanie koralowy odcień. I jeszcze pokażę Wam trzeci róż, który jest najdelikatniejszy i tutaj um, jego pigmentacja jest... Y niezbyt duża, nie wiem czy na mojej skórze będzie dawał jakiś spektakularny kolor i jest to odcień takiej brzoskwini, tak bym powiedziała dosyć mocno błyszczący jeśli chodzi natomiast o brązer no to on wydaje mi się, że będzie dosyć ciepły ale sprawdźmy to, ja będę używać sobie na początek pędzla do brązera jest to pędzel Hulu Pro 17 to jest taka miotełka i nakładam sobie na ten pędzel brązer. Nie nakładam od razu tego brązera na twarz, tylko najpierw zostawiam sobie odrobinę na dłoni. No i sprawdźmy, jak z pigmentacją w palecie wygląda niepozornie, natomiast na twarzy bardzo szybko można go zbudować. Ja tutaj niestety mam jakąś alergię od soboty i po prostu mogą te produkty podkreślać niedoskonałości. W zasadzie to nie wiem na co to jest alergia. Byłam na masażu kobido w piątek. I nie pamiętam, czy zmyłam z twarzy olejek, którym, który był używany do wykonania tego masażu. Wydaje mi się, że mogłam go zostawić na twarzy. Natomiast to dopiero zauważyłam w sobotę wieczorem i jadłam też koreańskie jedzenie i teraz nie wiem, czy mnie przyprawy uczuliły, czy po prostu ten olejek sprawił, że mam niedoskonałości na twarzy. Także dzisiaj one troszeczkę mogą być podkreślone przez ten produkt. Natomiast jak widzicie, wracając tutaj do brązera, on się daje budować i jestem zdziwiona, bo na twarzy nie wygląda aż tak ciepło. Ma delikatnie satynowe wykończenie, co jest zdecydowanie zauważalne. Ostatnio jak testowałam brązer od maksineczki marki Brush Up, to tego, tej satyny nie było widać, chociaż w opakowaniu brązer był satynowy. Także tutaj jak jest ta satyna, to ona faktycznie jest. Brązer jest taki akuratny, nie da się z nim przesadzić. Też skusiłam się na paletę Lotus, ponieważ tam nie ukrywam, że ta pigmentacja jest dużo mocniejsza i wydaje mi się, że jak będę opalona, to tamta paleta będzie super do opalonych skór. Natomiast jak widzicie, tutaj brązer naprawdę ciężko z nim przesadzić. Ja go dokładam, dokładam i on nadal wygląda ładnie. Da się budować tylko w taki subtelny. Elegancki sposób. I teraz przejdźmy do różów. Yy, róże mamy aż trzy, więc zastanawiam się, yy, jak to zrobić. Myślę, że po prostu nałożę jakieś dwa, a trzeci yy, zostawię sobie na koniec i myślę, że zacznę od tego najjaśniejszego, tak żeby Wam pokazać najpierw na jednym policzku, jak on wygląda i tutaj będę używać takiego płaskiego pędzla z naturalnego włosia, to jest akurat Zola numer Z1031 i zacznę sobie od tego różu, bo jestem go, nie ukrywam mega ciekawa, ponieważ na słoczu wydawał się bardzo delikatny tak, już widzę, że jest to taki róż, który, tak jak pisze producent, Oasis Glow. I faktycznie to glow jest dosyć mocne. On wygląda tak letnio, ma dosyć dużą poświatę, ale nie ma takiego dużego pigmentu sam w sobie. Przynajmniej u mnie na skórze aż tak mocno tego nie widać. Jako drugi nałożę sobie ten róż. The Brand Coral. I faktycznie to jest taki odcień bardzo takiego letniego, ładnego odcienia koralu. No tutaj już jak widzicie, pigment jest dużo mocniejszy. Za chwilę będę musiała to ściągnąć. Też chciałam Wam pokazać różnicę, bo naprawdę ten róż już widać, że ma dużo mocniejszy pigment. Tego różu praktycznie w ogóle na policzku nie widać, więc jeśli komuś zależy tylko na takiej delikatnej poświacie, no to tutaj myślę, że ten róż się bardzo fajnie sprawdzi, ponieważ jest taki mega subtelny. I teraz wezmę sobie czysty pędzel zola, ten sam. I ostatni róż, który nałożę, to ten tutaj. I ten róż wydaje mi się taki najbardziej odpowiedni na ten okres właśnie jesienno-zimowy i no oczywiście to będzie nałożone już na tamten, ale jak widzicie jest tutaj dosyć duża poświata. I jak mam być szczera, mi ten róż ostatni chyba najbardziej się podoba. Ja sobie rozblenduję troszkę policzki. Pędzlem, którym nakładałam wcześniej, puder. To był puder od Apolki, na samym początku. I dołożę sobie tego różu, właśnie, który nakładałam jako ostatni. To jest numer 3. Blush Pink Fusion. Nie za chłodny, nie za ciepły, taki neutralny bardziej. I na koniec nałożę sobie rozświetlacz. Nakładam go pędzlem Soroka Makeup i to jest 4C. To jest pędzel z włókna kukurydzy. No i tak jak myślałam. Ten rozświetlacz daje bardzo ładną taflę. Może podkreślać niedoskonałości. Nakładam sobie również tutaj pomiędzy brwiami, ponieważ ja mam blisko osadzone oczy, i taki trik, żeby optycznie je od siebie oddalić, to nałożenie właśnie troszkę rozświetlacza. I tak się prezentują policzki. Wiem, że dosyć intensywnie i to może w kamerze wyglądać jeszcze bardziej intensywnie. Pamiętajcie, że ja mam mocne oświetlenie. Niemniej jednak jestem zauroczona tym rozświetlaczem. Jest naprawdę przepiękna i bardzo ładną taflę. No i tak jak mówię, podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej, ten róż ostatni, którego używałam, podoba mi się najbardziej z tej palety. Ten kolorek to jest taki bardziej wiosenny, a ten dla niezdecydowanych osób, które nie wiedzą, czy chcą róż, czy nie chcą różu, jest bardzo, bardzo subtelny. No i został mi w sumie puder. Ja sobie tym pudrem spróbuję najpierw wypolerować okolice pod oczami. Puder jest właściwie niewidoczny na skórze. Wolałabym, żeby był troszkę jaśniejszy, ponieważ jest dosyć ciemny. I ten puder nakładam sobie też takim puchatym pędzlem to jest pędzel akurat Meny Beauty, Meny Brushes i powiem Wam, że ja lubię te pudry nakładać, nie wiem czy widzicie różnicę, ale lubię nakładać te miejsca, w których nie mam konturowania ponieważ on bardzo ładnie wygładza, czyli na czoło tutaj na boki twarzy ja od razu widzę, że buzia jest w tych miejscach taka wygładzona na strefę te pod oczy ten puder nadaje się do omiatania tak naprawdę całej twarzy. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, ja skorzystam sobie oczywiście częściowo z tej palety. Użyję brązera i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Bardzo ładnie, zobaczcie, jak wygląda mięciutko na oku. Zupełnie inaczej wygląda niż w palecie, moim zdaniem. Na oczach wygląda cieplej, w palecie wygląda troszkę taki oliwkowy. Przeciągam sobie też ten bronzer do wewnętrznego kącika i myślę, że naprawdę świetnie może sprawdzić się na ruchomej powiece ten róż. Na powiece wygląda moim zdaniem lepiej niż na twarzy. Tutaj można takim mniejszym pędzelkiem osiągnąć większy pigment. I też z tym brązerem idę na dolną powiekę. Ładnie podkreślona tęczówka takimi ciepłymi odcieniami. To teraz przejdziemy do nałożenia kredki. To ja mam kredkę, kredkę Make Up Forever w czarnym odcieniu. Nakładam ją na górną linię wodną i chcę troszeczkę taki wysmużony ten makijaż, więc nakładam ją na górną linię wodną i na dolną linię wodną również. A także wchodzę sobie w linię rzęs. Teraz potrzebuję jakiegoś ciemniejszego cienia, więc może wezmę ten cień brązowy z paletki Bobby Brown i odrobinkę to wysmużę. I jak oczko mam już wysmurzone, to pomieszam sobie tutaj na pędzelku ten rozświetlacz i aplikuję go do wewnętrznego kącika, dosłownie odrobinka, i też podłóg brwiowy. I tak się prezentuje w całości makijaż, makijaż oczu również lekko wspomagany przez tę paletę. Niestety w całości nie udało mi się zrobić tą paletą, ponieważ wymyśliłam sobie takie wysmurzone oko, więc musiałam użyć czarnej kredki, ale myślę, że ta paleta może być również fajną bazą pod makijaż oczu. Jeśli chodzi o produkty do twarzy, to ja zdecydowanie jestem fanką palet od Hourglass. Nie ma jeszcze palety, która by mi się nie sprawdziła. Ta Również mocno przypadła mi do gustu. Będzie to paleta, którą myślę, że wrzucę sobie do kuferka, ponieważ zawsze co roku kupuję właśnie te palety do kuferka. To są palety, które są bardzo wygodne w pracy, ponieważ macie tak naprawdę zbiór kilku produktów do twarzy w jednym. No i podczas sesji czy podczas pakietów ślubnych jest to mega wygodne. Zwłaszcza, że jest też tutaj kilka odcieni różu. Oczywiście, jeśli chodzi o brązer, tutaj często wspomagam się ciemniejszymi odcieniami, chłodniejszymi. Natomiast myślę, że ten kolor jest na tyle uniwersalny, że będzie pasował większości osób. Nie wybija się jakoś mocno ciepło, chociaż wpada delikatnie w ciepłą stronę. Jeśli chodzi o różę, mam tutaj naprawdę fajny przekrój. Jest róż w koralowym odcieniu ciepłym. Ten tutaj, który najbardziej mi się podoba, pada w taki neutralno-chłodny ton. Natomiast ten, dla osób, które nie lubią zbyt dużo róż na policzku, jest to taki zgaszony odcień, no i on również przepięknie wygląda na powiekach. Puder to klasa sama w sobie. Wygładza twarz, niby nie robi nic, ale daje bardzo, bardzo ładne wygładzenie. Mi oczywiście ten efekt na policzkach się podoba. Trzeba oczywiście zapłacić za tę paletę sporo pieniędzy. Też jest już niedostępna, więc niestety, ale zostaje polowanie na Vinted, ale widziałam, że ceny tam są po prostu kosmiczne. Przesadzają z cenami. Widać, że niektóre osoby kupiły po kilka palet. Gdy była zniżka 23% i teraz sprzedają je dużo drożej, także szkoda, bo te osoby, które chciały zakupić, no to już nie zdążyły. Nie wiem, czy te palety wrócą do sprzedaży, szczerze mówiąc wątpię. No szkoda, że tak szybko się po prostu wyprzedały. No i cóż, ja już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Papa! Pa.